Witamy wśród nas księdza Michała Woźnickiego, Salezjanina, który od czterech lat pracuje w Sudanie. Książę, proszę nam powiedzieć, jak wygląda praca misyjna w Sudanie? Ty pytasz w ten sposób wiele osób, które, które jak gdyby są nieprzygotowane do, do spotkania z misjonarzem. Ty miałeś ten, ten czas, żeby się przygotować, pytają. Najpierw, no i jak? I jeżeli się milczy, tak jak ja chwilę przed to, to jest, czy jest lekko, czy ciężko, jeżeli się nie odpowiada, to jest, a jest pewnie gorąco i właściwie trudno jest nam tak złapać jakiś klucz nie tylko do tego, aby pytać, ale, ale być gotowym do, do rozumienia jakiejś odpowiedzi. Jest inaczej. Ja myślę, że w ten sposób bym. Bym odpowiadał, jest inaczej. A, a jak wygląda praca, no to są takie, tak jak, 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 jak to możliwe. I, i, I właściwie w każdej sytuacji, której ktoś z nas, z kapłanów, z misjonarzy, znajdzie się to. To stara się w pierwszej kolejności zobaczyć świat, w którym żyje, i właściwie bez zobaczenia tego, tego świata, yy, serca człowieka, każde działanie jest, jest jakąś tam formą, na pewno dobra, użytecznego, które, które pomaga tym ludziom, ale ale dla nas, dla misjonarzy, jest w szczególny sposób zawsze to powołanie, żeby zobaczyć, zrozumieć, poznać świat i poznać człowieka, który tam żyje. Także ten mój czas, ten, ten jakiś początek bycia w Afryce, bycia w Sudanie, to gdybym chciał powiedzieć, jak wygląda ta praca na każdy możliwy sposób, żeby patrzeć i do, dostrzegać, jak, jak żyje człowiek, jaki jest człowiek, który tam żyje, jakie jest serce człowieka. Mówiąc praca misyjna, mamy na myśli przede wszystkim szeroko pojętą pracę duszpasterską i to wszystko, co się z nią wiąże. Każdy z nas ma obraz pracy duszpasterskiej w takim kontekście europejskim. A co szczególnego właśnie w Afryce, a może jeszcze zacieśnimy ten krąg, w Sudanie jest w pracy duszpasterskiej. No ja, ja przepraszam, że, że w jakiś sposób nie możesz mieć wrażenie, że nie odpowiadam na, na, na tak zadane pytanie w takiej formie, być może e, powszechne jak należałoby odpowiadać na, na te pytania. ale o misjach należy serio myśleć i serio je traktować, więc w pierwszej kolejności to to nie jest tak, kiedy pytamy o misję, że, że jak gdyby misja jest nas dla tamtych ludzi. To, z, ki, z, czym, z czym każdy, kto, kto poważnie jakoś rozmyśla o misjach i, i rzeczywiście apel Jezusa Chrystusa, idźcie i Głoście przyjmuje jako, jako apel do siebie, jako posłanego, Odkrywa, że, że bycie tam wś wśród yy, in dr innych drugich braci i sióstr, jest w pierwszej kolejności misją do Niego. Misją Pana Boga, żeby się nawrócić z różnych zawsze z grzechów, z różnych słabości, kompleksów, pychy yy, ze wszelkiego rodzaju jakichś takich postaw, które, które stwarzają barierę do drugiego człowieka. Na pewno taką barierą jest, a może być taka, takie podejście, że, że jedzie się tam, żeby, żeby dawać, jedzie się tam, żeby że właściwie jedzie się do biednych ludzi, którzy nic nie mają i, i my im tu przyjeżdżamy coś dać. Każda taka postawa wydaje się, że, że w jaki sposób blokuje misję, czyli blokuje możliwość tak, takiego bycia wśród ludzi, który otwiera ich serce na ciekawość Ewangelii, na pytanie o, o, o źródło zbawienia, na szukanie Pana Boga. Wielu misjonarzy nas odwiedzających paradoksalnie zauważa, że to właściwie ci ludzie swoją prostotą, dzięki swojej wierze, często nietuzinkowej, właściwie mogą nas ewangelizować. Czego tak naprawdę my możemy uczyć się od tamtych ludów? No, to też wydaje mi się, nie chcę tutaj w żaden sposób być przewrotny, ale jak gdyby pozostanie na tej tezie, że, że to niby my, jak gdyby, powinniśmy się stać ta, tacy jak, jak, jak tamci ludzie, nie byłoby prawdziwe. To jest rzeczywiście tak, że, że, że to w jakiś sposób my w tej chwili jesteśmy powołani. By być misjonarzami tam, chociaż tak jak, jak, jak i ty powiedziałeś, i to co wcześniej mówiłem, jako pierwszy punkt pozostaje od, odkrycie tych wartości, które, które ludzie tam mają, które są obecne w ich kulturze, czego my się możemy uczyć. Wydaje mi się, że nie chciałbym tego powiedzieć uczyć, ale, ale doświadczać i przetworzyć to, to tego, aby, aby środki, którymi mamy możliwość dzięki Panu Bogu, korzystać od kultury poczynając przez wszystkie, idąc przez kulturę mat materialną także nie, nie służyły przeciwko człowiekowi, czy nie były kłamstwem, były, były prawdą, były służyły Panu Bogu i dobru drugiego człowieka, trzeba się uczyć na pewno prostoty szczerości prawdy. Pracuję ksiądz w Sudanie już od czterech lat. Chcę zapytać, jak rodziło się to powołanie, czy już w seminarium, czy może podczas pracy duszpasterskiej w Polsce poświęceniach? No to też znowu właśnie dzięki za takie pytania. Przepraszam, że gdyby one od, od podstaw się domagają ode mnie takiego takiego jakby komentarza. Jeśli pytać o powołanie, no to, to w pierwszej kolejności by trzeba Pana Boga pytać, jak, jak, jak On powołuje. Tak, w, w, w seminarium rodziło się z większego pragnienia, z tego, że, że doświadcza się tutaj wśród przyjaciół w seminarium ogromnego szczęścia, takiego no, z, znajdywania się coraz, zbliżania się do Pana Boga coraz bardziej, a zawsze jest, jest to pytanie o coś więcej. Dzisiaj chyba tak też, właśnie jak, jak, jak się, sam sobie takie pytanie stawiam, to, to na pewno się rodzi najbardziej z wdzięczności za to, że, że, że my jako naród, że każdy z nas jest chrześcijaninem i że to nie jest takie so, taki sobie proces, jest to wdzięczność za, za męczeństwo świętego Wojciecha, świętego Stanisława, i tak by można przez. Przez całe pokolenie, całą historię chrześcijańską naszego kraju, narodu, przejść, i te najbliższe jakieś odniesienia, to zawsze będzie Ojciec Święty Jan Paweł II, rodzice, Boży ludzie, których się miało szczęście spotkać, misjonarze, którzy Którzy będąc tymi samymi kapłanami, którzy, którzy nas tutaj otaczają, jednocześnie w jakiś sposób do mnie mówili, mówili innym językiem, jakby czymś innym. Chęć naśladowania, chęć pójścia za, za Jezusem, Chrystusem, za jego wołaniem: idźcie. Proszę też powiedzieć o samym środowisku misyjnym Sudanu. Na tle innych narodów, innych ludów, innych państw afrykańskich. Jak plasuje się Sudan? Także mhm. mi chodzi o działalność Salezjanów w tym państwie. No Ja mam taką ograniczoną wizję Sudanu, bo to znaczy Sudanu w kontekście, w świetle innych państw Afryki, bo za kilkoma miesiącami w Kenii, w stolicy Kenii, to, to, to byłem ten ostatni czas. To nie są cztery lata, trzy lata w, w Sudanie. Ale z takich świadectw właśnie misjonarzy, którzy z różnych miejsc Afryki docierają do Sudanu albo na przykład nigdy nie chcą do, dotrzeć do, do, do Sudanu jest tak, że, że Sudan stanowi pewnego rodzaju specyficzny kraj. Ze względu na, na, na to, co w naszym jakimś ogólnym języku nazywamy ubóstwem. Jeżeli gdzieś jest biednie, tam jest, jest jakby biedniej, gdzieś jest trudniej, tam jest trudniej. Jeżeli ludzie gdzieś są e, twardzi, to tam są, są, są twardzi i to jakiś taki generalny klimat stwarza, że, że rzeczywiście e, nie jest to łatwy kraj. Chyba dla żadnego, dla żadnego misjonarza, że właśnie to, co, 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 co jest jakoś potrzebne, czego się domaga ten, ten kraj, który jest misyjnym krajem, to takiej kondycji misjonarzy, którzy nie tylko tam są, ale, ale chcieliby być doświadczeni,